Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawy samochód, auto dość kontrowersyjne. Samochód, który od samego początku, kiedy tylko pojawił się na rynku, miał podgórkę. Przede wszystkim dlatego, że do jego wskrzeszenia użyto nazwy, która kompletnie nie kojarzy się z małym crossoverem. Pamiętacie pierwszego Forda Pumę? Było to małe coupé opracowane na płycie podłogowej Forda Fiesty. No a teraz Ford wskrzesił model Puma również na płycie podłogowej nowej Fiesty, ale zrobił z niego napompowanego miejskiego crossovera. No i to właśnie wszystko przyczyniło się do tego, że no, ludzie zaczęli to auto ignorować, hejtować, śmiać się z niego, a po bliższym przyjrzeniu się temu samochodowi okazuje się, że nie ma takiej potrzeby, dlatego że to auto naprawdę jest świetną propozycją dla wszystkich tych, którzy tego typu auta poszukują. Zapraszam Was bardzo serdecznie na test nowego Forda Pumy. Przed Wami auto z silnikiem 1.0 EcoBoost o mocy 125 koni, sprzężonych z sześciobiegową manualną skrzynią biegów. Wielu osobom nie mieści się to w głowie, jak z małego, zgrabnego coupé można było zrobić miejskiego crossovera. Ci bardziej złośliwi twierdzą, że nowa Puma powinna nazywać się Pumbą. No i patrząc na ten samochód, faktycznie trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ no, auto jest dość napompowane, jest duże, ma dość duży prześwit, bo aż 16,6 cm, no i stanowi pełnoprawnego przedstawiciela grupy crossoverów. Grupy, która jest dość mocna, jeśli chodzi o konkurencję. Mamy w niej wiele ciekawych samochodów i producenci w tym momencie zaczęli się wręcz prześcigać w różnych pomysłach, które można w samochodach, w crossoverach zastosować. Trudno się z tym nie zgodzić, trudno się temu dziwić, ponieważ grupa crossoverów jest w tym momencie jedną z najczęściej wybieranych samochodów miejskich. Takie samochody jak Ford Fiesta, segmentu B, auta, które wcześniej cieszyły się dość dużym zainteresowaniem, teraz już idą lekko w odstawkę, no bo nadeszła moda na SUVy, nadeszła moda na crossovery, na samochody podwyższone, którymi możemy bez problemu zaparkować na krawężniku, nie martwić się o jazdy po dziurach. No i stąd tak duże zainteresowanie tymi samochodami, no i wyścig w zasadzie producentów, jeśli chodzi o tworzenie nowych, ciekawych modeli w tej grupie. Muszę też otwarcie przyznać, że mój pierwszy kontakt z nowym Fordem Pumą i reakcja, jaką miałem na widok zdjęć tego samochodu, była podobna jak wasza, to znaczy o co tutaj chodzi, co się dzieje. Natomiast później okazało się, że Ford również z Mustanga chce zrobić SUVa, bo przecież nowy Mustang E-Match ma być nie dość, że SUVem, to jeszcze samochodem elektrycznym. Cóż, myślę, że jest to jakiś taki nowy sposób na to, żeby o Fordzie było głośno, żeby o ich samochodach znowu się mówiło. Czy jest to dobre, czy jest to złe, nie oceniam tego, to zostawię już Wam. Natomiast jedno jest pewne. Nowa Puma jest bardzo fajnym samochodem. Dobrze mi się z tym samochodem obcuje. No i tutaj w tym przypadku, o ile nazwa jest kompletnie nieadekwatna do tego auta, no to sam samochód broni się bardzo mocno, jeśli chodzi o swoje funkcje, o przestrzeń ładunkową i o właściwości jezdne. Ale o tym za chwilkę, jak rozpoczniemy prezentację wnętrza tego auta. Nową Pumę możemy zamówić sobie w kilku fajnych wersjach wyposażenia, no ale oczywiście najfajniejszą z nich jest prezentowana w tym momencie przeze mnie wersja ST-Line. Samochód nieco usportowiony, wiele fajnych smaczków, wiele fajnych dodatków, znanych m.in. z Fiesty ST. No więc zapraszam teraz bardzo serdecznie do prezentacji zewnętrznej tego samochodu, a później przejdziemy do wnętrza. Przód nowego Forda Pumy to oczywiście duży, rozpoznawalny grill. Grill ten, jeśli chodzi o jego kształt, możecie kojarzyć m.in. z Focusa, z Fiesty. Tutaj również jest podobny, jest nieco większy oczywiście niż w Fieście. No i ma czarną obramówkę lakierowaną na wysoki połysk. Jest to element rozpoznawczy, jeden z wielu elementów rozpoznawczych pakietu ST-Line. Pod tablicą rejestracyjną znajdziecie natomiast radar od aktywnego tempomatu i oczywiście urządzenie wspomagające awaryjne hamowanie w jakichś nagłych wypadkach. Te boczne części zderzaka, które widzicie teraz przed sobą, wyposażone w halogeny. Pod halogenami znajdują się czujniki parkowania, a całość kontrastuje z niebieskim kolorem nadwozia za pomocą obramówek w kolorze Black Piano. Elementem charakterystycznym dla nowej Pumy są też dość duże światła, dość duże reflektory przednie. Zobaczycie teraz, o właśnie, w tej części wyświetla nam się kierunkowskaz, który w momencie, gdy przygasa, staje się jedną z części reflektorów LED-owych do jazdy dziennych.
Prezentowana wersja Pumy wyposażona została w felgi aluminiowe 18-calowe w kolorze czarny mat. Dodatkowo ma oczywiście elementy polerowane. No i całość ubrana w opony 215x50-18. Bardzo przyjemnie się jeździ na tych kołach, dość wysoki profil jak na koło 18-calowe. No i nie zabiera nam w żaden sposób komfortu jazdy. SUVy czy małe crossovery przyzwyczaiły nas do tego, że te sierpy, które znajdziemy na przednich tylnych błotnikach, są raczej w kolorze strukturalnego plastiku. W przypadku nowej Pumy w pakiecie ST-Line, oczywiście w tym usportowionym pakiecie, sierpy te są w kolorze nadwozia, więc są też niebieskie. No i w przypadku całościowego spojrzenia na ten samochód widzimy, że wygląda to bardzo dobrze. Z boku rzucają nam się jeszcze w oczy te charakterystyczne łezki progowe. One również są w czarnym połysku. W lusterkach przednich oprócz zintegrowanych kierunkowskazów znajdziemy również czujniki, które badają nam martwe pole. System monitorowania martwego pola w Fordzie nazywa się BLISS. W przednich klamkach znajdziemy natomiast czujniki, które pozwalają nam na otwarcie bezkluczykowe samochodu. Puma wyposażona w system bezkluczykowy pozwala na to, abyśmy kluczyk trzymali w kieszeni i jednym pociągnięciem klamki otworzyli samochód bez udziału właśnie samego kluczyka. To, co bardzo zaskoczyło mnie w nowej Pumie przy tankowaniu tego samochodu po otwarciu klapki, okazuje się, że nie ma tutaj korka. No więc Ford chyba próbuje być bardziej simply clever od Skody, no i faktycznie ułatwia życie kierowcom. Ale to też zobaczycie w dalszej części testu w bagażniku, jak tam wiele fajnych elementów się znalazło. Nim jednak zaproszę Was do wnętrza nowej Pumy, chciałbym, żebyście spojrzeli na ten samochód z tyłu. W tym pakiecie wyposażenia ST-Line to auto naprawdę wygląda bardzo drapieżnie. Wystarczy spojrzeć na zderzaki, na dyfuzor. Dyfuzor został przemodelowany nieco. Po jego prawej stronie charakterystyczna pojedyncza końcówka układu wydechowego. No i te światła odblaskowe w bocznych częściach zderzaków, które również sprawiają wrażenie, że ten samochód z tyłu jest taki bardziej napompowany. Gdyby te światła odblaskowe zastąpić jakimiś czarnymi kratkami imitującymi wloty powietrza, to mogłoby być naprawdę bardzo ciekawie. W tylnej części też czarny emblemat z modelem Puma na tylnej klapie. No i spoiler tylnej klapy, który jest jednocześnie jej przedłużeniem. Wszystkie elementy zewnętrzne mamy już omówione, pora więc przejść do wnętrza nowej Pumy. Zwiedzanie standardowo, klasycznie rozpoczniemy od bagażnika, który możemy otworzyć automatycznie za pomocą dwukrotnego kliknięcia na przycisku, albo gdy mamy zajęte ręce, wracamy z zakupów, nie możemy sięgnąć po kluczyk do kieszeni, wystarczy, że pod zderzakiem wykonamy ruch nogą. No i już mamy dostęp do bagażnika, który ma w tym samochodzie aż 458 litrów pojemności. Ale to nie wszystko, bo pod podłogą bagażnika mamy jeszcze tak zwany schowek Megabox. Megabox, niesamowicie innowacyjny patent Forda, dodatkowy schowek, który ma pojemność aż 80 litrów. Gdy po raz pierwszy usłyszałem nazwę Megabox, pomyślałem sobie, ale fajnie, Ford wprowadził w swoim samochodzie jakiś subwoofer aktywny, który znajdzie się w bagażniku. Po czym w trakcie, gdy zacząłem zagłębiać się w temat tego Megaboxa, okazało się, że jest to po prostu dodatkowy schowek pod podłogą bagażnika. Schowek, który jest łatwo zmywalny, który możemy bez problemu myć, no i kończą nam się problemy z przewożeniem jakichś brudnych rzeczy. Schowek ten, jak już wcześniej wspomniałem, ma 80 litrów pojemności, może dźwigać aż do 70 kg. Pomyślcie sobie, że wracacie teraz z działki albo z jakiejś górskiej wyprawy, macie brudne buty, przebieracie je, nie musicie szukać reklamówek, żeby te buty pakować, po prostu wrzucacie to wszystko do Megaboxa. Megabox jest wyposażony też w taką wykładzinkę gumową, można ją bez problemu wyjąć i wrzucić wtedy wszystkie rzeczy tutaj bezpośrednio do środka. Całe to błoto, które wysypie się z butów, to wszystko możemy wygodnie spłukać. Wystarczy, że ten korek odkręcimy i wszystko wyleje nam się na zewnątrz, więc pamiętajmy też, żeby nie wylewać tego na podjeździe do domu, tylko w jakimś miejscu, gdzie bez problemu możemy pozbyć się brudu. Teraz trzeba sobie trafić jeszcze w zamknięcie, przekręcić z powrotem, no i Megabox jest już z powrotem szczelny.
Gdy wspominałem o Megaboxie na moim Facebooku, pytaliście też, jak z wygłuszeniem bagażnika w tej sytuacji. Spójrzcie, nie ma problemu z wygłuszeniem bagażnika. W samochodzie jest bardzo cicho, dlatego że bagażnik jest dodatkowo wygłuszony taką matą gumową. Ta mata gumowa również po części spełnia funkcję wygłuszającą, a cały ten Megabox jest oczywiście plastikowy. Jest to z odpowiedniego tworzywa, które też w pewien sposób absorbuje ten hałas z drogi. Za pomocą jednego pociągnięcia ręki wracamy do pierwotnego ustawienia podłogi bagażnika. No i ta strefa czysta, ta strefa górna jest teraz widoczna. Cała ta strefa, powiedzmy, brudna, wodoszczelna na dole, to Megabox. No i na uwagę powinien zasłużyć teraz też brak rolety. Zapytacie, gdzie jest roleta? Otóż roleta dla naszej wygody jest podnoszona automatycznie wraz z klapą. Bardzo fajne, bardzo wygodne. To też pokazuje, jak przemyślana jest konstrukcja tego samochodu. Ma być to auto miejskie, więc tutaj faktycznie ułatwia nam to życie miejskie. Nie musimy bawić się z roletą, żeby wrzucić zakupy, gdy mamy te ręce zajęte. Wszystko odbywa się za nas. Od otwarcia klapy nogą, poprzez właśnie uniesienie rolety wraz z klapą. Mistrzostwo świata. Dla mnie, jeśli chodzi o użyteczność tego samochodu, jest to po prostu bardzo wysoki poziom, bardzo wysoka liga. W bagażniku znajdziemy też takie haczyki na siatki z zakupami, oczywiście gniazdo zapalniczki 12-woltowe, no i jeszcze stąd możecie spojrzeć na tylne oparcia tylnych foteli. Tutaj widzicie takie charakterystyczne suwaczki. Te suwaki pozwalają na to, żeby w łatwy sposób zdjąć poszycie z foteli i po prostu je wyprać. Teraz chciałbym Was zaprosić do tylnej części tego samochodu, a więc zamykamy klapę. Klapę możemy zamknąć za pomocą widocznego teraz przycisku, bądź za pomocą wykonania również ruchu nogą, proszę bardzo. Charakterystyczny sygnał dźwiękowy, klapa nam się zamyka. I w tym momencie usłyszeliśmy kliknięcie. Klapa jest domknięta, więc zapraszam do drugiego rzędu. Żeby dostać się do tyłu, niestety auto musimy mieć już otwarte, ponieważ nie mamy tutaj bezkluczykowego otwierania z tyłu. No i po otwarciu tylnych drzwi, pierwsze co rzuca nam się w oczy, to niestety, ale wielki kawałek plastiku na tylnych tapicerkach. To wszystko jest wykonane z twardego plastiku. Jedyny miękki element jest w tym miejscu, gdzie opieramy rękę. Trudno się też troszkę temu dziwić, no bo przecież jest to miejski crossover i tutaj raczej w większości samochodów segmentu B, czy właśnie w miejskich crossoverach, tapicerki drzwiowe są niesamowicie plastikowe. Gdy jednak bardziej zajrzymy do wnętrza nowej Pumy, to tapicerki tylne, drzwiowe idą nieco w zapomnienie, bo w środku naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemnie. Już na pierwszy rzut oka, spoglądając na fotele, widzimy, że są to fotele wykonane częściowo z ekoskóry, czerwone przeszycie charakterystyczne dla wersji ST-Line. Bardzo fajna faktura tych środkowych elementów materiałowych. Brak oczywiście podłokietnika z tyłu, ale mamy za to czarną podsufitkę. Mamy za to w oparciach przednich foteli takie siateczki na drobiazgi. No i mamy taki malutki schoweczek w tylnym podłokietniku. Niestety nie ma w tym tunelu środkowym żadnych gniazd ładowania USB. No i żadnego nawiewu, ale naprawdę patrząc na ten samochód stąd, z tej perspektywy widać, że jest to wersja ST-Line. Wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. No oczywiście, gdy przyjrzymy się tym plastikom z bliska, okazuje się, że są jakie są. Natomiast całokształt wizualny jest bardzo w porządku. Stąd możecie zobaczyć też, jak przyjemnie w wersji ST-Line wygląda cała deska rozdzielcza, jak dobrze wyglądają przednie fotele, cała ta tapicerka foteli, no i duże zagłówki. Duże zagłówki przednie, bardzo wygodne, bardzo umilają jazdę. Wnętrze, tak jak już też chwilkę temu wspomniałem, troszkę plastikowe. Gdzieś tam możemy znaleźć takie elementy z twardego plastiku. No ale spójrzcie na przykład na deskę rozdzielczą Forda Pumy, którą widzicie teraz, a porównajcie ją na przykład do konkurencyjnego Volkswagena T-Crossa. Moim zdaniem deska w Fordzie jest po prostu nie do pobicia. Na przednich tapicerkach drzwiowych tego plastiku jest już nieco mniej, ponieważ mamy tutaj elementy dekoracyjne z ekoskóry. Elementy te przeszyto czerwoną nicią. Widzimy je w tym momencie, także tutaj w
tym miejscu element z miękkiego tworzywa, z miękkiej jako skórki, w którym najczęściej opieramy rękę. Schowki drzwiowe natomiast nie mają żadnego wygłuszenia, a na samych tapicerkach drzwiowych mamy przyciski do centralnego zamka, do sterowania szybami i lusterkami. Listwy progowe zawierają oczywiście logotypy ST-Line. No i tutaj też króluje czerwony kolor. No i czerwony kolor króluje również we wnętrzu przeszycia, tak jak i z tyłu zresztą, z czerwonej nici, na kierownicy, na fotelach i także elementy dekoracyjne przy kratkach nawiewów. I też widzicie elementy dekoracyjne deski rozdzielczej z takiego pseudokarbonu. On ma też taką fakturkę karbonu, zbliżoną do karbonu. Nie wygląda to naprawdę źle, jak przyglądamy się temu z bliska, choć oczywiście 100% karbon to nie jest. Bardzo ważną rzeczą jest to, że zarówno fotel kierowcy, jak i fotel pasażera wyposażono w regulację wysokości. To jest dość istotne dla wszystkich kobiet, które będą tym samochodem jeździć. Często kobiety potrzebują fotel podnieść. Tutaj nie będzie z tym żadnego problemu. Kolejną fajną rzeczą, oczywiście charakterystyczną dla wersji ST-Line, jest ta mięsista kierownica, którą znacie m.in. z prezentacji, mojej prezentacji Forda Focusa ST-Line. No i dużo takich właśnie smaczków usportowionych. Dobrze, że ta kierownica ma oczywiście w tej wersji funkcję podgrzewania, ponieważ gałka zmiany biegów zawsze w tym samochodzie jest zimna, gdy mamy jesień czy zimę, gdy po prostu nie świeci słońce. Więc po prostu gdy zmieniamy biegi, zaczyna nam być zimno w rękę. Wtedy łapiemy kierownicę, ona jest ciepła. To jest bardzo dobra rzecz. Gałka jest bardzo fajna, bardzo fajnie leży w dłoni, no ale niestety ta metalowa część powoduje zawsze, że jest ona zimna, jest mało przyjemna. W tej wersji mamy także podgrzewane fotele, mamy także podgrzewaną przednią szybę. Na tunelu środkowym w tym miejscu gniazdo indukcyjnego ładowania telefonu. No i oczywiście wyświetlacz, który wydaje się być przyklejony do tej deski rozdzielczej. Jest to wyświetlacz od systemu medialnego, który w tej wersji nosi nazwę SYNC 3. Jest to trzecia generacja tego systemu multimedialnego, który działa bardzo sprawnie, bardzo dobrze. To wszystko odbywa się tutaj za pomocą dotyku. Mamy oczywiście do dyspozycji również nawigację, mamy ustawienia samochodu, mamy ustawienie audio, mamy oczywiście możliwość podpięcia tutaj Android Auto czy CarPlaya za pomocą tradycyjnego kabla. Bardzo przyjemnie działający system, duży wyświetlacz 8-calowy. Polecam bardzo serdecznie pobawić się, poklikać, przetestować go, gdy będziecie mieli taki samochód do dyspozycji. Na tunelu środkowym znajdziemy też oczywiście klasyczną dźwignię do hamulca ręcznego. Ona jest także przyszyta ekoskórką i czerwoną nicią. Tutaj przy lewarku zmiany biegów najpotrzebniejsze przyciski, wyłączanie z systemu start and stop, zmiana profili jazdy, kontrola trakcji, a także elementy dotyczące parkowania. Bardzo wygodne uchwyty na kubki, symboliczny wręcz podłokietnik niestety, podnoszenie tego podłokietnika za pomocą naciśnięcia przycisku, wyjmowana szufladka. On jest dość głęboki, natomiast wąski. Tutaj znajduje się gniazdo USB w środku, bardzo głęboko ukryte. No nie wiem, czy w tym momencie będziecie go widzieć. Ta taka szufladka na drobiazgi, powiedzmy gumowa. Zamknę jeszcze podłokietnik. Tu niestety nie ma przesuwania oparcia przód i tył. Bardzo brakuje mi tego, zwłaszcza gdy osoby będą siedzieć blisko kierownicy, no to po prostu nie będą dosięgały tego podłokietnika. Przydałoby się regulacja tego oparcia przód-tył, no ale niestety w tym samochodzie tego nie mamy. Schowek pasażera niestety nie posiada żadnego wygłuszenia w środku, jest to goły plastik, ale jest dość pojemny. Widzicie, weszła tutaj gaśnica, wejdzie tutaj jeszcze parę innych elementów spokojnie do środka. No i też nad schowkiem znajduje się taka szuflada. Tutaj pewnie powinna znaleźć się książka pojazdu, ale oczywiście ją można trzymać w domu. No i tutaj dodatkową przestrzeń pojemnościowo-bagażową mamy jeszcze właśnie w schoweczku tym głównym. Są jeszcze dwie rzeczy, o których chciałbym Wam opowiedzieć, nim zaczniemy jeździć tym samochodem. Pierwsza rzecz to nagłośnienie. W prezentowanej wersji mamy nagłośnienie firmy Bang & Olufsen. Bardzo dobrze gra nagłośnienie tego samochodu, bardzo dobrze to wszystko brzmi, nie stukają żadne plastiki, nie trzeszczą tapicerki drzwiowe, więc jeśli ktoś lubi dobre granie w aucie, polecam doposażenie samochodu w ten system nagłośnienia.
No i przed Wami ostatni element statycznej prezentacji, czyli wyświetlacz aktywny. Włączę zapłon, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w praktyce. Bardzo przyjemne, bardzo proste w obsłudze. Tutaj wszystko odbywa się, cała obsługa tego aktywnego wyświetlacza odbywa się za pomocą przycisków na kierownicy. Jeśli zmienimy sobie tryb jazdy na przykład z normalnego na eko czy na sportowy, to zmienia nam się automatycznie wygląd tego wyświetlacza, zmienia nam się kolorystyka. Fajnie dopracowany system i wszystkie ustawienia samochodu, wbrew pozorom, nie są przeprowadzane z tego ekranu, tylko możemy sterować nimi za pomocą wyświetlacza aktywnego. Audio, nawigacja, telefon, ustawienia samochodu, czyli wszyscy asystenci kierowcy, asystenci pojazdu, ustawienia pojazdu, to wszystko za pomocą przycisków na kierownicy i za pomocą głównego aktywnego wyświetlacza obsługujemy. Wygodne w czasie jazdy, warto się pobawić tym, warto się zagłębić w ten wyświetlacz w momencie, gdy będziecie mieli okazję w tym samochodzie posiedzieć. No i po prostu poklikajcie sobie bez obaw, zobaczycie, jakie to jest proste i przyjemne. Część prezentacji statycznej tego samochodu mamy już za sobą, teraz pora się przejechać, pora zobaczyć, jak Puma zachowuje się w jeździe miejskiej, czy jest dynamiczna, czy dobrze przyspiesza, czy jest wygodna. Zapraszam Was więc na pokład nowego Forda Pumy. Jedziemy na krótką przejażdżkę. Witam Was bardzo serdecznie na pokładzie nowej Pumy. Pora na część jezdną testu. A więc jedziemy na przejażdżkę jednolitrowym EcoBoostem 125 koni, bo w taki silnik ten samochód jest wyposażony. Auto typowo miejski crossover, więc tutaj nie możemy liczyć na jakiś nie wiadomo jak duży pojemnościowo silnik, chociaż nowa Puma występuje także z silnikiem na przykład o mocy 155 koni, więc wtedy jest to już bardzo, bardzo dynamiczne auto, dlatego że auto o mocy 125 koni, czyli ten konkretny egzemplarz, którym się poruszam, jest samochodem dynamicznym. Nie jest to auto wolne, jest to auto dynamiczne, a w przypadku tej konfiguracji 155-konnej ten samochód będzie jeszcze bardziej dynamiczny i tutaj naprawdę pozbędziemy się jakby wszystkich kompleksów, które moglibyśmy mieć w 95-konnej lub 125-konnej wersji. Auto wyposażone w 6-obiegową skrzynię biegów, oczywiście w ten 3-cylindrowy silnik. Słychać nieraz na wolnych obrotach, że ten samochód jest wyposażony w silnik 3-cylindrowy. No bo jednak kultura pracy tego silnika, jego takie charakterystyczne stukanie, to jest zauważalne. Gdzieś tam przy wkręcaniu się na wyższe obroty, takie męczenie się troszkę tego silnika, tylko że kompletnie tego męczenia nie czuć, jeśli chodzi o dynamikę jazdy, bo jazda tym samochodem jest dynamiczna, tego nie można mu odmówić. Mam teraz przykładowo 70 na godzinę, jadę na szóstce, delikatny podjazd, dodaję gazu, auto bez problemu wstaje, bez problemu jedzie. No to oczywiście zasługa tego, że mamy tutaj też turbosprężarkę, która wspomaga ten litrowy mały silniczek. No i bez tej sprężarki na pewno jazda nie byłaby tak dynamiczna, tak ciekawa jak teraz. Oczywiście nie jest to jazda w żaden sposób sportowa, jest to jazda normalna, poprawna dla wszystkich tych, którzy to auto będą wykorzystywać na dojazdy do pracy, na dojazdy na działkę, na dojazdy gdziekolwiek w obrębie miasta. Jest to propozycja w zupełności wystarczająca. Nowa Puma to samochód typowo miejski. Oczywiście w żaden sposób ten samochód miejski nie wyklucza nam jazdy w trasy, jazdy na wakacje, zwłaszcza że do dyspozycji jak na tak małe autko mamy bardzo duży bagażnik. Natomiast jest to samochód miejski, więc na próżno jest szukać tutaj najwyższej jakości wygłuszenia, bo to przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. Jakość wygłuszenia tego samochodu będzie porównywalna z jakością wygłuszenia Corsy, Clio, Fiesty, bo to jest ten segment samochodów. Więc tutaj naprawdę nie jest to najwyższa jakość wygłuszenia, no ale czego potrzebujemy jadąc do pracy czy jadąc na zakupy? Gdybyśmy chcieli lepszej jakości wygłuszenia, lepszej jakości wykonania, sięgamy po segment wyżej, czyli po Focusa czy po Mondeo. A to jest po prostu mała, fajna, zgrabna, no przepraszam, z tą zgrabną przesadziłem, mała, no też mała, nie. Jest to po prostu Ford Puma, miejski crossover, auto, które ma ułatwiać nam życie codzienne,
ale niekoniecznie ma być jakiś taki topowy, jeśli chodzi o wykonanie i najcichszy na świecie. To nie w tym segmencie tego szukać. Zgodnie z tym, że crossover ma pomagać w jeździe miejskiej, no to teraz parkowanie tyłem. Oczywiście w prezentowanej wersji kamera cofania, która na tym 8-calowym wyświetlaczu bardzo dobrze pokazuje nam naszą drogę z tyłu. No i dość wysoki krawężnik, nie ma większego problemu z zaparkowaniem, z podjechaniem. Wyrównam się jeszcze tylko troszkę. O, już jesteśmy na miejscu parkingowym. Proste, łatwe, przyjemne manewrowanie tym samochodem, też ze względu na jego gabaryty. Więc jeśli chodzi jeszcze o takie udogodnienia dla pań, przede wszystkim pozycja za kierownicą. Jak to już w crossoverze przyzwyczajono nas do tego, że siedzimy dość wysoko, kierownica kompletnie nie stanowi żadnej przeszkody, nie jest na linii wzroku. Widzimy w zasadzie maskę, siedząc nawet w najniższym ustawieniu fotela. Ja jestem co prawda osobą o wzroście 180 cm, no ale osoba niższa bez problemu, zobaczcie, fotel sobie podciągnie. Ja już za chwilkę będę praktycznie czupryną haczył o podsufitkę, także zakres regulacji jest naprawdę bardzo duży. Nawet dla osób niższych poruszanie się pumą nie będzie problemem. Na początku testu wspomniałem Wam, że Ford strzelił sobie troszkę w kolano tym, że nazwał pumę pumą. No bo przecież pierwsza puma kompletnie nie kojarzy się z crossoverem. Wtedy zresztą pojęcie crossoverów, gdy puma wchodziła na rynek, było jeszcze takie troszkę egzotyczne. W zasadzie nie wiem, czy istniało już to pojęcie w tamtych latach. No dzisiaj wskrzeszono pumę, zrobiono z niej crossovera. No i to stało się takim wielkim zapalnikiem, punktem zapalnym do hejtu na ten samochód. Natomiast obcując tym samochodem, jeżdżąc tym autem, okazuje się, że to jest bardzo fajna propozycja. Konkurencja crossoverów tego segmentu jest przepotężna. Skoda Kamiq, Volkswagen T-Cross, Mazda CX-30, Kia Stonic. Każdy z producentów chce mieć swoje takie mocne ogniwo w tym segmencie. I Ford też postawił tutaj na pumę. O ile faktycznie nazwa jest nieadekwatna kompletnie do poprzedniej generacji pumy, to sama nowa puma, sam ten model jest świetną propozycją. Naprawdę bardzo dobrze i przyjemnie się podróżuje tym samochodem. Polecam go serdecznie wszystkim tym, którzy poszukują nietuzinkowego auta do miasta, na dojazdy do pracy, na dojazdy na zakupy. To jest auto, które na każdym kroku, czego byśmy się nie chwycili, chce nam pomóc. Mega box w bagażniku, otwieranie tylnej klapy za pomocą nogi, zamykanie tylnej klapy za pomocą nogi. No, mistrzostwo świata. Jedyna rzecz, której brakuje mi tutaj w tym aucie do takiego bardzo, bardzo wygodnego funkcjonowania w mieście, to automat. No bo jednak trzeba tą manualną skrzynią biegów machać co chwilę i to jest nieco uporczywe. Gdyby w tym samochodzie jeszcze dodatkowo był automat, to uważam, że byłoby to idealne, perfekcyjne auto miejskie. Mam nadzieję, że podobał Ci się mój kolejny test samochodu. Niebawem oczywiście kolejne odcinki, kolejne nagrania. Jeśli tak, będę wdzięczny za łapkę w górę. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co prezentuję na swoim kanale, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania. Subskrybuj kanał, w dolnym rogu najedź myszką i tam naciśnij przycisk subskrybuj. Dzięki serdeczne za obejrzenie kolejnego odcinka. Do zobaczenia niebawem. Życzę Wam udanego dnia.